Stomia dotyczy ponad 40 tysięcy ludzi w Polsce i nasza fundacja współpracuje na bieżąco z ludźmi, którzy mają stomię i to od nich właśnie wiemy, że często zdarzają się problemy na lotniskach w czasie odprawy bezpieczeństwa. Miałam przygody na lotnisku, gdzie potraktowano mnie w sposób bardzo niesmaczny, bardzo źle się poczułam, po prostu poczułam się zdyskryminowana. Przyszły dwie panie i wyprowadziły mnie jak przestępcę na rewizję osobistą, gdzie mnie rozebrano i ja mówię, co pani ma tu? I ja mówię, no stomię, to jest, miałam raka jelita grubego i mam wyłonioną stomię. Te panie nawet nic nie wiedziały. To, co my nazywamy potocznie worek, to jest tak zwany sprzęt stomijny, czyli to jest szczelna płytka, szczelny woreczek, mocno trzymający się skóry z takiej gumy karaja i do tego zbiera się to, co się z przewodu pokarmowego wydziela. Z przyjemnością przyjęliśmy ofertę Fundacji Stoma Life, żeby przeszkolić naszych pracowników, którzy mają kontakt z pasażerami. Wyjaśniono, z czego się bierze stomia, czym właściwie jest stomia i jakie są potrzeby osób ze stomią, jak wygląda sprzęt, który te osoby ze sobą wożą i wykorzystują w podróży i jak skontrolować taką osobę, żeby zapewnić innych pasażerów, że taki stomik nie przewozi ze sobą niczego niebezpiecznego, żadnych materiałów wybuchowych czy żadnego sprzętu, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych pasażerów lub statków powietrznych, a równocześnie zrobić to w taki sposób, żeby nie naruszyć intymności tych osób. Nasi stomicy współpracujący z Fundacją Stoma Life są zaopatrzani w karty stomika, które mogą pokazać bezpośrednio przed odprawą, przed kontrolą bezpieczeństwa. Dzięki temu cała procedura jest i szybsza, i łatwiejsza. Pierwszą rzeczą, którą stomik powinien zrobić po przybyciu do kontroli bezpieczeństwa, jest informacja. Pokazanie karty stomika i wyjaśnienie, że na czym polega ta choroba. Krótko oczywiście, bo nie pozwalają na to ani warunki, ani czas. Natomiast należy mieć też świadomość, że każdy pasażer może poprosić o kontrolę w miejscu odosobnionym. Takie pomieszczenia na każdym lotnisku są i można z nich skorzystać. Wówczas kontrola będzie poprowadzona w sposób dyskretny. Przeszkoliliśmy pracowników ponad połowy lotnisk w Polsce. Mamy nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany i na każdym lotnisku stomik będzie czuł się bezpiecznie, a pracownicy lotniska będą posiadali taką wiedzę, która pomoże im w sprawnym odprawianiu stomików. Dzięki temu wszyscy będziemy tak naprawdę bezpieczniejsi.